śruba zdjęta, wszystko ci się oczyści. Dobra. I teraz zwykła śruba z OBI. Nie wiem, czy to będzie widać. Z OBI. Nie wiem, jaki to jest gwint, kurczę. Zimna próba, ale jest odpowiednia. Odepchniemy talerz. Pasek ładnie zejdzie. Rolki chodzą raz po skręceniu, te rolki mi coś stanęły, ale... Kurczę, no chciałbym, żeby nie było tego problemu, bo jakby to się pojawiło, to bym naprawdę nie wiedział, co jest powodem, bo jeszcze w CF Moto to wiadomo, są tam podkładki, że można jakoś tam wycentrować, ale tutaj nie wiem, to nie jest jakaś, tego nie będę zajmował, zresztą oczyszczę. Dobra, pas już idzie w dół. Wariator zdejmę. Ach, zaraz. Tutaj są. Są te wycięcia na krawędzi. Nie wiem, to chyba no, każdy wie. No mi się wydaje, że ktoś się będzie brał za wariator. Są takie wycięcia. One muszą być równo. Na tym talerzu i na tym. Ja tu już sobie nie zaznaczam, bo. Dobra, zdejmujemy. Wariator. Zdejmujemy wariator. Sprężyna. Pierwsza podkładka z tworzywa. Dobra. Zeszło ładnie. No i proszę, nie ma łożyska. Pierwszy raz jak rozłożyłem nożesz w mordę sobie myślę. Ja ci powiem, co tu jest? A to jest tak jak jest. Nie wiem, czy mi. No i dobra. Ja bym tam... Może kamerę wezmę. To jest to. Zaraz dobrze byłoby. Miałem znaki. Aha, dobra, jest kropka. Jest kropka, biała kropka z tym zaznaczam. Z tym czarnym mazakiem. I teraz proszę. Same wypadają. Same wypadają śliski. Teraz, bo tu jeden miałem nowy, żeby nie tego. Same wypadają. No i dobra. Później jak to założę wszystko, nowe ślizgi złożę, śrubę wykręcę, wiadomo, kołem trzeba zakręcić, pasek się napręży. No i po prostu później powiem na filmiku, czy jest w porządku, czy nie. W każdym bądź razie będzie wszystko nowe, nowy pas, nowe rolki, te plastiki rolek i nowe ślizgi. Brudu. Ja to czyściłem wcześniej, było bardziej brudne, ale będę musiał to wszystko oczyścić. Dobra, nie wiem, ile mi ten filmik zajął, a to najwyżej na dwa razy wrzucę. I to tak wygląda. No, mógłbym jeszcze odkręcić sprzęgło. Nie wiem, zobaczę. No fakt, jest to trochę brudne po wierzchu, ale to talerze to można i kupiłem sobie też sprężone powietrze w aerozolu. To poczyszczam. Talerze nie są uszkodzone, nie są porysowane. No i tak to wygląda. Tylko to, właśnie zależało mi, żeby, jak już to pokazuję, chodzi o tą śrubę, że jeżeli się nie tego, to siuknąć, jeszcze raz wkręcić. Ja to myślę, że to jest po prostu po kleju, dlatego że pierwszym razem bez kleju wziąłem, nie było tego problemu.